Ile wart jest majątek Roberta Telusa, posła wybranego z list Prawa i Sprawiedliwości, a także ministra rolnictwa i rozwoju wsi? Zmienił samochód, kupił mieszkanie, a może zaciągnął kredyt? Zapraszamy na kolejny materiał kanału Rolnik Info. Oświadczenia o stanie majątku posłowie muszą składać na rozpoczęcie i zakończenie kadencji oraz za każdy rok. W takim oświadczeniu znajdziemy stan oszczędności w złotówkach i walutach obcych oraz wycenę papierów wartościowych, metraż i wartość nieruchomości, których są właścicielami lub współwłaścicielami, kwoty wynagrodzeń brutto w skali roku ze wszystkich źródeł, składniki majątku ruchomego o wartości co najmniej 10 tysięcy złotych, zazwyczaj samochody, kwoty zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z informacją, ile pozostało do spłaty. Co znajduje się w oświadczeniu Roberta Telusa? Uposażenie poselskie Telusa wyniosło 203 tysiące złotych, a dieta 45 tysięcy i te 359 zł. Około 140 tysięcy złotych to pieniądze unijne, które otrzymał na gospodarstwo. Gospodarstwo przyniosło około 3,5 tysiąca złotych zysku. Stan oszczędności to 265 tysięcy złotych. Robert Telus jest współwłaścicielem domu o powierzchni 190 metrów kwadratowych, wartego 230 tysięcy złotych, a także mieszkania o metrażu 100 metrów kwadratowych, wycenianego na około 130 tysięcy złotych. Gospodarstwo, blisko 31 hektarów, warte jest 800 tysięcy złotych. Prowadzę hodowlę konika polskiego wraz z moją córką, bo to są dwa stada moje i córki. Konik polski to jest taki konik nasz starodawny, bo to są koniki, które pochodzą z Polski. Wywodzą się z tarpana. I tak kiedyś, chyba to było przypadkowo, że kupiłem pierwszego swojego konia i okazało się, że to był konik polski. Ja się jeszcze wtedy w ogóle na konikach nie znałem, ale tak się zakochałem w tych konikach, w tej rasie konika, że postanowiliśmy właśnie taką hodowlę otworzyć. Na początku miałem tą hodowlę u siebie na podwórku, tam gdzie mieszkam, ale ze względu na to, że ta hodowla się rozrastała i szukałem dobrego miejsca, gdzie można by było tą hodowlę rozwijać. I właśnie tutaj jesteśmy w Cetniu, gmina Poświętne. To jest las, mamy las i ta polana tutaj, to jest polana nie moja oczywiście, to jest polana dzierżawiona. I tutaj prowadzimy tą hodowlę konika polskiego. Robert Telus ma też udziały warte 90 tysięcy złotych w działce z zabudowaniami, a druga działka z zabudowaniami jest jego własnością. Ta ostatnia jest warta 350 tysięcy złotych. Robert Telus ma dwa samochody. Kia Carnival z rocznika 2008, wart 25 tysięcy złotych. Volkswagen T-Roc z rocznika 2018, który jest wart 60 tysięcy złotych. Robert Telus posiada też sprzęt rolniczy o łącznej wartości około 378 tysięcy złotych. Mam jeszcze dzierżawie łąki. I tutaj łąk mam sporo, także w całe moje gospodarstwo, które w tej chwili obrabiam ja, bo część ma też moja córka, to jest około 50 hektarów, z tym, że tak jak pani powiedziała, około 30 hektarów to mam łąk, no muszę mieć dla nich, no jak tutaj państwo widzicie, tych koni jest troszkę, także muszę mieć dla nich sporo siana. Tak naprawdę to rocznie muszę zebrać około 800 balotów siana, żeby to na przez zimę mi wystarczyło, zresztą w tym roku też mamy suszę, trawy nie ma dużo, to też muszę dodawać im siano w trakcie. Także od tego pola do uprawy mam około 18 hektarów, to nie jest dużo, ale w sumie około 50 i całe moje gospodarstwo mam w ekologii. Moje gospodarstwo i córki prowadzimy jako gospodarstwo ekologiczne. Robert Telus wraz z małżonką spłacają pożyczki zaciągnięte od członków rodziny, łącznie 200 tysięcy złotych. Minister rolnictwa to kolejny, bardzo bogaty człowiek polityki. Jego majątek liczony jest w milionach złotych. Trudno, jeżeli muszę wszystko na głowie rodziny. Muszę panu powiedzieć, że to jest trudno, bo... Jak oceniacie jego dokonania i służbę względem obywateli? Czy za jego rządów rolnictwo rozwija się we właściwym tempie? Napiszcie w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Rolnik Info, by być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Do zobaczenia.